Jak widzicie, nad moją głową wyświetla się mój Instagram i potoluszka. I tutaj teraz subskrypcja na moim palcu. Jest jeszcze czerwona. Ciu! Teraz jest szara. Mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał. Gdy będzie 150 tysięcy lajków. Ta maska była znaleziona przy Pacyfiku. Jesteś tak umoczony w gównie, są na niej twoje odciski palców. Albo wyśliwasz kurwa co wieś, albo cię wpierdolę na potrudny dożywocie. Mam drugie zdjęcie wszystkich zielonych. Dobra robota. No wypierdalaj. Kurwa. Już. Wysiadam, kurwa mać. I zaczął spowalniać. Zrobiłem mu boks. Teraz boks. Kurde. Boks. Wysiadaj z rękami! Na glebę, kurwa, na glebę! Gleba, kurwa, szybciej! Leżysz, kurwa, nie ruszasz się! Kurwa, nie rozumiesz, co to jest ziemia? Zaraz będziesz wiedział, co to jest pod ziemią, kurwa! Nie ruszasz się! Dobra. Sprawdźcie auto! Znaczy, sprawdźcie auto. Skuwam. 7-4 pościg zakończony. Auto czyste. Dobra, sprawdźcie dokładnie auto. W środku przeszukajcie. Steven Bedorosz, 129 odznaka. Masz prawo zachować milczenie, wszystko co pan powie, będzie rzucać przeciwko panu. Wstydzie ma pan prawo do adwokata. Oraz mam prawo do telefonu, jedna minuta z moją obecność. Tak? Dobra, to ja wam wsadzę go do was. Dobra, otwieram tutaj drzwi. A my się nim zajmiemy. Jasne. Pakuję pana, zapinam pasy, zamykam drzwi, dobra. Na komendę z miśleniem jedziecie? Zobaczymy, gdzieś pojedziemy. Jasno. A ty spróbuj, kurwa, tylko kiwnąć palcem. Dobra. A, czekaj, trójki wyłączę. Dobra. Co tam mamy w środku? Jakieś papineczki i pistolecik. Sprawdzę pod siedzeniami z tyłu. No panowie, brawurowa akcja wszyscy. Dobra, rozetnę tu noże. Pytam, kurwa, czy zrozumiano? Tak. Czy no kurwa, werwy mu trochę brakuje. Brakuje mu troszkę werwy. Tak, to ja może podjedziemy na stację, wsadzimy mu ten w dupę i zatankujemy go. Nie, kurwa. Panowie, o co chodzi? No to co, kurwa, opowiadaj o bagniaku. Więcej o bagniaku. Opowiadaj o bagniaku. Skoro już zacząłeś, kontynuuj temat. Ja bym notował, panowie, wyróbcie swoje. Co wy, kurwa, o Zielsko się pytacie? Nie, wiesz, kurwa, o twoją matkę. Trawę jak każda inna, możesz sobie taką w chacie sadzić. Mhm. No, nawet jest legalna. Dobra, a ta klama? Klama zwykła. Dobra. Skąd masz broń? Znalazłem w śmietniku. Kurwa, zaraz ciebie znajdą w śmietniku! Zaraz ciebie znajdą w śmietniku, rozumiesz to, śmietniku? Dołączysz, kurwa, do swoich braci i kolegów, całą rodzinę tam będziesz miał. Twój brat Pet już tam leży. Skąd miałeś broń? Dobra, podłączę ci to pod jaja? Nie, bez tak. No to się kurwa pytam, dobra. Skąd miałeś pierdoloną broń? I nie mów dobra do mnie, tylko tak proszę pana. Śmietniku pierdolony. Dobra, jedziemy go kurwa zatankować, co? Nie, bez żadnego tankowania. No co, diesel czy 95? Chyba diesel. Bezołowiowy. Po prostu kupiłem. Albo powiem ci tak, załadujemy go. Zatankujemy go 98, a ołów kurwa to ja mu dostarczę z naszego PDW. A niby wycofali kurwa benzynę ołowiową. Tak. Coś tam nie, było, no? Klama to zwykła kurwa, najtańsza klama jaką można kupić. Dobra, skąd ją masz, nie pierdol. Kupiłem od zwykłego chłopa, kurwa. Jakiego? Zaraz, kurwa, ty będziesz niezwykle bez kurwa nóg. Będziesz wtedy na mieście niezwykły, kurwa, nie? No nie wiem, jak on się nazywa, nie wiem, kim jest. Dobra, on kurwa nie czuje flow, no. Patrzcie, kurwa, przypomnij lepiej szybko. Kurwa, mówię ci, że nie wiem. A, czyli kupujesz panią od chłopa, którego nie znasz, nie masz do niego numeru telefonu, nic o nim nie wiesz, tak?
Oczywiście, że nie. To zdesz się kurwa z szybą i się zastanów drugi raz. Czy na pewno... Nie wiem. Dobra, dajmy się wykazać może temu, co się chciał wykazać, co? Ty, no w sumie tak, może on coś z niego zadzwonię po niego. Kurwa, zobaczymy. Myślę, że hopa, jak ty dowie, że rozpierdalasz się na ludzi, którzy sprzedają broń, nie będzie zadowolony. Więc albo kurwa zaczynasz gadać, albo się twoje losy kurwa... Słuchaj, ja może odetniemy ci ucho, jak cię zobaczą na mieście bez ucha, to od razu w slangu gangsterskim będą wiedzieli, że strzeliłeś z ucha. Nic kurwa nie wiem i przez to, że nic nie wiem, nic nie powiem. Nic nie wiesz, czyli jesteś klapkiem, tak? Tak. Błąd kurwa, bo klapki nie chodzą ubrani w ten sposób. Więc zacznij ze mną kurwa, gadasz poważnie. Kurwie, czekaj, zostaw już go ty. Bo klapki chodzą jak oni w białym chodzą, tak? W białych? Tak, tylko mają fioletowe buty. No właśnie. Widzisz? Ktoś, kurwa, kto wam powiedział, wy kurwy. Czekaj, wy kurwy? To bawimy się w dentysta, albo jedziemy na stację benzynową. To jeszcze raz przeewaluj to, co powiedziałeś. Kolega przyjechał. Panowie funkcjonariusze, kurwa, bez kurew. O nie. Mów mi, kurwa, mi lordzie. Bolą mnie plecy, kurwa. No to jak on usiądzie na tobie, to do końca życia już nie będziesz czuł swoich pleców. Słuchaj, skurwysynu! Widzisz to? No widzę, kurwa. Poznajesz? To wygląda, kurwa, jak maska od mojego, kurwa... Buffalo, tylko że nie fioletowa. O. To jest maska z twojego samochodu. Ta maska była znaleziona przy Pacyfiku. Jesteś tak umoczony w gównie, są na niej twoje odciski palców. Albo wyśpiewasz, kurwa, co wieś, albo cię wpierdolę na potrójne dożywocie. Twoją matkę, ojca i twoją babkę, jeśli jeszcze żyje, kurwa, rozumiesz? Funkcjonariuszu serdeczny. To dziwne, jakby nie było na mojej masce moich odcisków palców. A jeżeli jest to maska z mojego pojazdu, to przed chwilą zdjęliście ją, jak miałem wypadek. I chuj, to zaraz się na niej znajdą, jak ci upierdolę rękę! Kurwa, ja chcę mieć rękę. Nie. Gadaj! Ale co chcesz powiedzieć? Wszystko, kurwa! Ale ja nic, kurwa, nie wiem. To kurwa się dowiedz! Dla kogo robisz? Z kim chodzisz? Nazwiska, imiona! Jestem zwykłym ulicznikiem, kurwa. To kogo spotykasz na tej zwykłej ulicy? Nie. Nazwiska tych ludzi! Sasha Black, Lucas Killer... Ja ci kurwa zaraz to... Black sadzę w dupę, co w ręku trzymam! Mów! Dla kogo pracujesz? Nie pracuję dla nikogo. Tak? To ciekawe, bo się zdziwiłeś, jak ci powiedziałem o kolorze butów. Tak, i mówię, że... O, jak ty się sam siebie już wkopujesz. Kurwo. Powiedz tak, więcej niż się kurwo wydaje, więc albo zaczynamy rozmawiać, albo się kurwa spotkamy w innych okolicznościach. Za 5 minut kurwa na samie. Ty, kto to jest kurwa Lucas Killer? Bo Sasze, to chyba ta policjantka, tak? Ja nie wiem, kto to jest ten drugi. To też pies, kurwa, jebany. Kto? Znaczy funkcjonariusz serdeczny. Kto ty, kurwa, pierdolone? Funkcjonariusz. Dobra, pierdolę, jedziemy, kurwa, na stację, załaduję go dieslem. Wiercić go? Nie, nic nie wierć. Nie, zabaw się, grube. Nie. Mów, kurwa, czy wieś? Patrz, wiertło jest coraz bliżej. Mów, co wiesz, bo zaraz nacisnę przycisk. Nic nie wiem. O, jesteś pewien? Już wiecie. Kurwa. O. No? Dalej nic nie wiesz? No przysięgam ci, panie funkcjonariuszu, że nic nie wiem. Kurwa. Co powiedziałeś? Jeszcze raz? Dalej nic nie wiesz? Mam poruszać wiertarką? Nie, kurwa, zabierz to. Mów! Kurwa, ja nic nie wiem. Mów, kurwa, bo zaraz co innego przywiercie.
O Sasi to byś mógł się pomazić wtedy. Ja przysięgam, że nic, kurwa, nie wiem. Jak się nazywa twój ojciec? John Smith. John Smith, tak? Tak. A kto koło ciebie mieszka? Jak się nazywają? Kurwa, ja jestem mało taki przyjacielski, nie zapoznaję się z sąsiadami. No to lepiej się zapoznaj. Bardzo szybko, bo wiertło mojego przyjaciela zapozna się z twoim żebrem. Kurwa, tak cię. Dziwne, kurwa, nie ma takiego policjanta. Okay, coś już chuja tniesz. Nie ma kogoś takiego jak Lucas Killer. Nie pracuje w policji. O, jeszcze... Kiedy mam ostatni wyrok? Nie pamiętam nawet, ale niedawno on razem z Joelem Davisem mnie wysyłali do Mamra. No to dziwne, bo mówię ci, że nie pracuje ani nie pracował taki funkcjonariusz. Kto ty, tak, kurwa, chuja chcesz zrobić? Tak się przedstawił? Tak. A przedstawić ci, kurwa, prawego, prostego? Nie, Peter Killer jest policjantem. Lukas jest od Luciano. Ja zacznijmy od początku. Gdzie rośnie bagna? Proste pytanie. Nie będę czekał pół godziny na odpowiedź. Ora, słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Mogło mu się pojebać, Hiro. Znaleźliśmy 15 kg kokainy w bagażniku. Nie wiem, 20 kilo marihuany. Kurwa. RPG i dziecięcą pornografię. Chcesz za to beknąć? Tak. Niczego takiego nie. Ciekawe, co chłopaki z dzielnicy powiedzą. Ciekawe, co chłopaki, że dotykasz małe dziewczynki. Dokładnie. Chcesz wiesz, co się robi z takimi, co siedzą za małe gacie? Kurwa. A jeszcze dobrze, że nam dałeś informację, że klapki chodzą w białych koszulach. Tak, chowa się w kurwie, jak się dowie. No. Jacy, Lukas. Kurwa, klapki, jakie białe koszule. Kurwa. Dzięki. Nie wiem, chowa nie będzie zadowolony. No nie. Ja nie znam Hoffy, kurwa. Nie, zaraz słyszę to nazwisko. A na Grape Seed ten, pole jakieś, tak? No to wiem. A to wiesz, no my też już wiemy. Powiedziałem dzięki. Wam, kurwa. Ty, słuchaj, ja ci tak na łóżko powiem. Całe miasto to wie. No, a my wiemy jeszcze, kto tym panuje. Kto? No ty też doskonale wiesz. Nie wiem, dlatego pytam, kurwa. O, boli mnie wszystko, ten bark, dajcie apteczkę. Jak będziesz udawał idiotę, to zaraz, kurwa, będziesz udawał martwego. Czekaj, czy on jeszcze raz tylko przeklął? Tylko będziesz zajebistym aktorem. Dajcie. Słuchaj. Tak, powiedział właśnie. Czy odnosiłeś kiedyś wrażenie, jakby coś wyżerało ci całe ciało? Nie, i nie chcę, ale proszę, dajcie apteczkę, kurde. To powiedz, kurwa, co wiesz, bo jak ci zaraz tym prośkiem od głowy aż do stópu pierdolę, to byś się drapał do końca życia. No co, ja że nie tego wiem. Z ciebie nic nie zrobią? Funkcjonariuszu, nic nie wiem. Przysięgam, to co wiem, to powiedziałem. Powiedziałem skąd. To powiedz nam, dlaczego nie wiesz! Ale jak mam powiedzieć? Ty, a mam pomysł, słuchajcie, patrz. Jak chodzą klapki u was na dzielnicy? Nie będę mu strzelał w głowę. W naszej grupie. W twojej grupie, kurwa, przestępcze, jak chodzą klapki ubrane. Patrzcie, nie będę mu strzelał w łeb, nie będę mu strzelał w łeb, ale przestrzelę dwa okna. I z całą siłą, gdy okna się rozbije, wszystkie odłamki szkła pójdą prosto w jego twarz. Weźcie go, kurwa, trzymajcie. Kurwa, ja jestem brzydki, nie ospycajcie mnie. Wstawaj, kurwa, co siadać? Weźcie się, zasłońcie, trzymajcie, albo się, weź tam kucnij, Mark. Kurwa, nie, proszę. No to mów. Ale... 5... Nie wiem nic o klapkach, przysięgam. 4... 3... Dobra, powiem wam, czemu uciekałem.
dwa... Mów! Uciekałem, bo kazaliście mi wysiąść z auta, a miałem tę klamkę i zielsko. A jak policja każe wysiadać z auta, to będą przeszukiwać, to jest pewne. Jeden! Nie! Zgłoś tam na radio. Strzały kontrolowane, gang unit, parking, nie reagować, dziękuję. Myślisz, że twoja dupa jest na tyle pojemna, żeby całą cysternę, kurwa, pomieściła? Myślę, że nie, panowie. Proszę was, nic nie zrobiłem. No to teraz ząbkami sobie, kurwa, klamkę otwórz i wysiądź. No ale... Ale... O, widzisz, jak ciężko, jak sobie poradziłeś bardzo szybko. To kurwa, co? No nic nie powiem. Gdzie? No gdzie? Już pod cysternę, kurwa. Nie, panowie, prążę. No raz w podskokach nie mam całego dnia. Prążę, kurwa. O. Dobra. O. To co? Wypnij dupę. Nie. Wypnij, kurwa, dupę! Nie. Wypinaj tą, kurwa, dupę, raz! Nie zrobię tego. To zginiesz. Od tego też, kurwa, zginę. Wypnij, kurwa, dupę. Zostawcie mnie. Podaj mi rurę. Słuchaj, no przynajmniej pomyśl sobie tak, że to nie będzie gwałt, to nie będzie nic w tym stylu. To nie będzie tak, że mężczyzna cię w dupę wyruchał. Tylko cię zatankujemy. Jak samochód, kurwa. Jak czebórka. Ma? Abdulinos na Twitchu. Dobra, inaczej. Jak działacie na marihuanie, na bagniaku? To znaczy? Jak tam działacie, w jakich godzinach się pojawiacie, czy są abonamenty? Opowiedz mi o tym i kurwa jesteś wolny. Ja nie kontroluję bagniaka, tylko go zbieram. No to opowiedz. Kontroluję. No co kontrolujesz? No musisz zrozumieć, że po naszą tutaj, poza naszą czwórkę nigdzie to nie wyjdzie. Tak, szefowie policji, chuj w dupę wszystkim. My prowadzimy własne tutaj sprawy. Nawet nie wiesz, kurwa, ile twoich kolegów już z nami. Zielone kontroluje grupa Families. Co to jest za grupa? Zieloni. Trzy ulice od nas mieszkają. Na pewno, czyli co, chcesz nam powiedzieć, że ktoś nas w chuja zrobił wcześniej, tak? Że to nie wy kontrolujecie? Ja tam tylko zbieram na Jaśka. Co, kurwa? Families wam pozwala na to, tak? Nie mogę wcześniej nam tego powiedzieć, tylko kurwa nam tu koło chuja, kurwa, robisz? Kurwa, i tak już jestem martwy. No nie, bo... Będziesz martwy dopiero o tym, jak na tym zdecyduje. Jak zaczniesz albo... gadać, to się nie zdecyduje. Słuchaj, też będziesz martwy, nie? Też będziesz martwy, jak powiesz to swoim kolegom, że takie spotkanie było. To też będziesz martwy, w tą czy we w tą. Więc po prostu o dzisiejszym dniu musisz, kurwa, zapomnieć, no. Powiedział pompuj, mi nie trzeba dwa razy powtarzać. Jedyne co wiem o Families więcej, to to, że każdy na Twitterze, który pisze, ma ten taki znaczek na zdjęciu zielony. To jest ten wąż, coś takiego. Takie zdjęcie. Dobra. Tam Slim jakiś, więcej nie wiem. Myślę, że trzeba go już, kurwa, niech skończy, no. Kolory tego awataru, opisz go. No taki zielony, jak sobie zjedziesz w dół cztery razy, to pewnie zobaczysz. Tam osoba o pseudonimie Slim tak pisze. Ma ten zdjęcie, to jest jeden od nich. Kurwa, jak w chłopcu. Zielona tarcza na tle jakichś napisów z koroną? No coś takiego, to wygląda jakby smog był na środku, znaczy czy tam wąż. Dobra, widzę to. Okej, mam.
Puśćcie mnie, kurwo. Zaraz cię puścimy. Dobra, za chwilę cię odwieziemy na patelnię, podziękujemy sobie, piątkę zbijemy, będzie w porządku. Kurwa, nie możecie tego zrobić. Możemy, my to zrobimy. Jeszcze słuchaj, najlepsze, że kurwa wysiądziesz z Zielskiem, nie z torbą Zielska i no trzymaj się, miłego jarania, jeszcze ci krzykniemy. Jakby to wyglądało, nie, panowie? Nie chcę trawy, nie chcę klamy, chcę sobie stąd odejść. Teraz posłuchaj mnie, Karl. Zostaniesz puszczony, jeżeli ktokolwiek z twojej grupy, a w środku mamy parę osób, które nas o tym poinformują, dowie się o tym spotkaniu, że cokolwiek na kogokolwiek powiedziałeś, to po pierwsze oni cię zabiją, a po drugie, jak cię nie zabiją, to ja przyjadę i to zrobię, a jak ja tego nie zrobię, to pojadę do innych grup, powiem wszystkie informacje, które mam, stwierdzę, że wiem je od ciebie, oni przyjadą i cię wszyscy rozpierdolą. Żeby była jasność, jesteś wolny, wypierdalasz stąd i się nigdy nie widzieliśmy, zawieźliśmy cię na komendę, po czym dostałeś wyrok. Zrozumiano? Tak. No to wypierdalaj. Masz notes jakby co? Nie. Mam pamięć. Dobra. Ja z lornetki popatrzę i zapamiętaj albo zapisz. Irena Helena 273. Jest to zielony muscle car. Te białe to ten jeden z białych. Paulina. Cofnij się trochę do tyłu. Widać cię kurwa jak sam skrowy syn. Ale raczej tu nie popatrzą. Szybko chcę zrobić te. Cofnij sobie tutaj i stąd patrz. Będzie lepiej. Uwierz mi. Dobra, Paulina, Ola, X, 721, to jest biały, jak on się nazywa ten samochód? Nie wiem. Kurwa, ale fajnie się to, kurwa, tak nawet obserwuje, nie? Trzeba będzie później namierzyć, do kogo należą te białe pojazdy. Tak. No właśnie zobacz, że te osoby, które wsiadły do środka, nie są ubrane na zielono. Jeden tak. Mhm. Białe Hermesy to zielony. Myślisz? No od zieloni tym jeżdżą, widzę właśnie. Mam drugie zdjęcie wszystkich zielonych. Dobra robota. Nawet powiedziałbym, że zajebista. Jest jeszcze jeden na parkingu. Mhm. Ten Slim, który napisał, gadał o nim ten balans. Prawdopodobnie jest od zielonych. Jakiegoś Franka tu. No, ja. Mhm, i teraz ten dzwoni. Tam gość na parkingu, więc to możliwe, że jest Slim. Zrób mu zdjęcie.
I zapamiętajmy, że to jest Slim. Przydałoby się gdzieś przybliżyć to zdjęcie, nie? Ten się nie pierdoli. Cześć, Bengar. Banger. Dobra, to co, zawijkę robimy? Tak, zawijkę. Powoli, poczekamy minutę. Tak, poczekajmy. Czekaj, tam coś od tyłu podjechało. Ale to na mailie jakiś BMW. To nieważne. Mam 3 zdjęcia. Ja trochę więcej. Ale chujowej jakości, bo to wiesz, z daleka. Ja muszę sobie, kurwa, naprawić aparat. Jak ty zdjęcia robisz? No co, wychylasz telefon tutaj z zamurku i napierdalasz, kurwa, na oślep, a potem patrzysz na podglądzie. Co za problem, kurwa. Czekam, może ręce. Dobra, idziemy, powolutko. Dobra, zaparkujemy tutaj i przejdziemy sobie pod tymi. Pod tą makietą. Tak jak w Serbii, kurwa, po cichu. Dobra, maski załóżcie. Najgorsze, że nie ma kontaktu radiowego, co? Podawał ci numer do siebie chyba, nie? Ty, a może jakieś radio takie pozapolicyjne wybierzemy? To zadzwoń do niego i ustalmy. To 97, nie mam do niego numeru. A czekaj, on mi chyba podawał swój, nie? Kurwa, nie wiem, czyj numer on mi podał. Tak, swój. Poza tym już tu idzie. Halo, to ja, Denzel. Aha, idziesz tutaj? Dobra, podejdź do mnie. Gdzie wy jesteście? No na wprost ciebie, za śmietnikami. Tu. Słuchaj, dawaj, ustalimy radio takie poza policyjne. Radio 97. Widziałeś tam kogoś? Radio, czekaj, radio, czekaj. Nie widziałeś tego. Może mi się przewidziało. Nie, powiem ci tak, nikogo nie było, ale no nic nie widać, kurwa, tak szczerze, to wszystko jest zasłonięte pod takim kątem. To może z drugiej strony, tam gdzie celuję, z górki powinniśmy wszystko widzieć. Dobra, tak, dobra, generalnie. Odwrót. Nie miał? Tak. A może od nas właśnie, kurwa. Nie wiadomo. Ostopczyku. Dobra. Służyłem z nim. O! Co palił? To są wszystkie tutaj kamerniaski, tak? Które są dostępne. A nie radzą? Są jeszcze na tym szpitalu, nie? Co pilnują tego zatrzymanego podobno. Dobra, to oni niech tam sobie stoją. Mamy informację, że będzie próba porwania funkcjonariusza, także mamy plan. Na początek zobaczymy, jak będzie wyglądał transport z szpitala tego pojazdu z tym zatrzymanym do bazy. Jeżeli już to dotrze do bazy, wystawilibyśmy jednego policjanta w łatwo dostępnym punkcie w miejscu obok parkingu głównego. My byśmy sobie stali na daleko na podpierdolce i w momencie, gdyby się coś działo, podjeżdżamy wszystkimi jednostkami i kurwa panujemy nad sytuacją. Robimy kontrolowaną zasadzkę. Czy my myśleliśmy o tym grubym, bo to będzie najciężej go porwać, jakby już im się udało. Tak, jest najcięższy. Wygląda na jakiegoś niebezpiecznego, ja to taka miła owieczka jestem. To właśnie. Wygląda na cipę, czy co? No, ale chyba tak. Słyszałeś, Wolf sam się przyznał. No przed chwilą byliśmy wyzywani od cip poruczniku. Poczekajcie, jak chcę pozwalać, to co? Jak możecie.
Ale co, jak ktoś ci powie, że jesteś cipą, to ty od razu w to wierzysz, że jesteś cipą? Nie, 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 jak pierwszy raz... Przejdźmy może do rzeczy, bo już tam transport dobra. Robić, więc... Prawie się obraziłem. No panu, poczekajcie chwilkę. Teraz robimy to w ten sposób. Będziemy sobie w okolicy radiowozami, w razie gdyby próbowali odbić, powiemy chłopakom, żeby się poruszali 60 na godzinę. Niech spróbują. Zobaczą, kurwa, co to znaczy gang unit. Plus z wami tutaj chcemy wejść w kooperację, żebyście nam pomogli oczywiście. Będzie wesoło. Jeżeli nam się uda go przetransportować na komendę, wtedy wystawimy funkcjonariusza i będziemy obserwowali, czy faktycznie go porwą. W międzyczasie tutaj funkcjonariusze będą prowadzili normalną jakby czynność z nim służbową w celach, nie? A my będziemy osłaniali tego jednego policjanta. I właśnie chcieliśmy Kruszynę wsadzić do radiowozu, bo jest najcięższy. Będzie go najdłużej, będą go najdłużej wyciągali, no bo wiadomo, jak to jest wyciągnąć chłopa, który dużo waży. Plus, no, on potrafi... Tak, że tak powiem, zamanipulować człowiekiem i poudawać głupiego. Potrafi. Czyli to będzie transport tylko ze szpitala na komendę na razie, tak? Na razie będziemy się mu przyglądać. Jeżeli dotrze, to faktycznie wtedy przejdziemy do planu wystawienia policjanta i kontrolowanego zatrzymania w przypadku próby porwania. Dobrze, panowie, bo ja dobra. Się na chwilę zamyśliłem. Powiedzcie mi, kogo próbujemy zatrzymać? Osoby, które chcą porwać funkcjonariuszy. Dostaliśmy informację. Cynka macie, tak? Mamy uzbrojonych na szpitalu. Dobra, jedziemy. Można podjechać? Nie można. Ja tam się nie boję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Edziu Zabijaka. Wybornie, fantastycznie. No. Chodź tu, kurwa. Poczekajmy, no ja sobie tylko postoję, co to? Możesz też posiedzieć. Tak. Tak, no można posiedzieć. Nie ma ale problemu. Nie tutaj. Nie? Na Gran Seniora Desert możesz posiedzieć. Chodź tu, kurwa. W porządku. No poczekaj, Paul. Jak tam panowie, gdzie dzionek mija? Czy my wyglądamy na osoby do... Czy my wyglądamy na osoby, do których się podchodzi, mówiąc, że jesteś, kurwa, kimś tam zabijaką? Jeszcze 2 minuty. Czy nie za bardzo. Więc przemyśl jeszcze raz. Przemyśl jeszcze raz. Nie wiem, nie no, panowie... idź z powrotem do samochodu, podejdź tu jeszcze raz i najwyżej jeszcze raz podejdziesz, bo widzę, że niezbyt mądry jest. Nie no, w porządku, to jest miejsce publiczne. Ja po prostu przyjechałem tutaj z bratem naprawić auto, więc... no. Edzio zabijaka, no szkurwa macie. No dalej, kurwa. Sorry. Skurcz jebany. Dobra, jebać to. Dobra, tak będzie ten konwój? Tak, trzymamy się tak. Teraz jaki jest plan? Możemy jechać za nimi z dalszej odległości i dojechać w momencie, gdy była próba odbicia, ewentualnie jechać przed nimi. Ja bym chyba za nimi jechał, wiesz? Żeby w razie czego atakujących, jeśli będzie taka sposobność, od tyłu zajść i żeby jakoś taktycznie pomyśleć. Pamiętaj, że w razie czego ich nie nadgonisz, ponieważ są auta. Ale to oni nie będą uciekali, raczej się zatrzymią. Mi się wydaje, czy za nami ktoś zamaskowany idzie. Biało auto, tak. Weź zjedź w jakąś boczną uliczkę w pizdu. Gdzie macie zjechać po tą uliczkę? Oni tam dalej, za mostem pojedziesz. Jedź cały czas. Albo z nami jedzie jakieś... Tak, żeby oni nas stracili, kurwa, z oczu, nie? Mam pomysł. Może po prostu pojedziemy od drugiej strony autostrady i pojedziemy na czoło, wyprzedzimy ich. Rób jak uważasz, ty jesteś szefem. Najwyżej tutaj się wpierdolimy, nie? Tędy, bokiem gdzieś. Dobra, znamy. Jesteśmy. Dobra, podjeżdżamy tutaj z boku, poczekajcie. O, zaczęło się. Ustalcie bezpieczną pozycję i się zatrzymajcie, my wtedy będziemy mogli atakować. Tu pod nami są. Ty strzelają do nich. Stójcie tam, gdzie stoicie, zatrzymajcie się i wysiadajcie i strzelajcie.
Plecy, plecy! Co je? Ale tam do fotografa. Wypierdalaj. Wysiądziesz, kurwa, czy mamy ci pomóc? No wypierdalaj. Kurwa. Już. Wysiadam, wysiadam, kurwa mać. Co jest? Co jest, kurwa? Ale tak do fotografa. Oba jesteście aresztowani. Ale za co? O co chodzi? Wykonywanie poleceń funkcjonariusza policji. Plus ucieczkę. Nie wiem, co tu się kurwa wydarzyło. Pereira, co się wydarzyło? Na chuj ty się odzywałeś? Zaczniesz kurwa stać jak człowiek? Już nie postoję. Dobra, kurwa, zbiorę go przynajmniej z ulicy. I mniej mówisz, tym kurwa lepiej. Doktora. Doktora. Było uciekać? On mi kazał. Co ci, no to jesteś kurwa turboidiotą, skoro się go słuchasz. Jeszcze się nawzajem sprzedają, dobrze. Ale tak, tak to fotografa. Może to będzie zabawa. Dobra, weźcie, zobaczcie, czy jest fotografa. Fire Department. Gang unit do Fire Department. Potrzebujemy karetki na naszym 1020, to jest Mission Row. Dobra, sprawdzę auto. Rejestracja Mefedron. Co ty im zrobiłeś, paruwa, że na twoją ksywkę nagrywają? Nic im nie zrobiłem. Jaki paruwa? Czyli jednak to jest paruwa. W samochodzie znajduje się pistolet ciężki. W samochodzie pistolet ciężki idzie do rekwiracji. Jesteś jebany duchedem, kurwa. Spokojnie, weźmiemy was na osobne cele, będziecie mogli nam powiedzieć, jak mocno was skrzywdził tutaj kolega obok. Ten cały paruwa... Właściciel pojazdu to Simon Carbonara. To ja, fotograf. Fotograf. Mhm. Czyli miał broń. Dobra, do nie, ja nie miałem żadnej broni. Była w twoim bagażniku. Była w twoim bagażniku. Ja no, to masz problem. Ty, to jak ktoś mu podrzucił, to podrzućcie mu tego kurwa więcej, co? Z kilogram koksu. Tak. To co, dalej ci ktoś podrzucił, czy to twoja? George'a Flintstona. Tak. No zaraz Scooby tu ci odgryzie jaja. Cześć, jeden postrzelony, drugi pobity. Okej, znaczy, drugi się przewrócił. A który postrzelony? Ten no tutaj? Ten tutaj. Mhm. Tak, dobra. Po pierwsze się tym panem zajmiemy. Ten to jest kurwa akrobata. Skoczę po radiowóz, co? Jasne. Możesz się zająć drugim panem, pan tamten jest podobno pobity tylko, także... Przytomny, przytomny! Rzeczył się do pani medyk, pamiętaj. Mogę ci kolbą przypierdolić 10 razy. Nie mów tak do mnie. Obraza funkcjonariusza, razy jeden. Ojoj! Pierdoliśmy do pierdla za to, że powiedziałem, że... Kurwa, co tam robi autobus? Tak, ostrzegam cię przed tym, że jak będziesz bluźnił w moim... będziesz tutaj w moim otoczeniu bluźnił. Dobra, już słyszałem. Żeby wiedzieli, tak, kurwa, gdzie co, odwiozę ich auto już. Mhm. Nie muszę się przestawić. Ale pięknie brzmi ta Audica, kurwa. A nie, no nie mam jak, kurwa, nawet tutaj wejść. Jacuj. Jacuj. Kurwa, siedzę koło was, idioci.
No ale o co wam chodzi? Naprawdę, panowie, ja nic złego nie zrobiłem. Miałeś milczeć, czy nie? Gang unit do policjanta na komendzie. Dobra, ja... Co to za strzały? Jak najbardziej, dzięki. Siedzimy na trójce w razie czego. Paruba będzie siedział sam. Będzie siedział sam i walił w klatkę. Dobra, nie mów mu tak, bo ten drugi pomyśli, że jest wolny. A nie, 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 po prostu idzie do izolatki, kurwa. No. Jest nasze, kurwa, cud architektury. No właśnie, jak tam... Pusto. Dobra, jest. Ty w końcu zachowujesz to milczenie, czy nie? Bo się cały czas, kurwa, odzywasz. Ty się zdecyduj, bo jesteś niezdecydowany jak kobieta. Ale przecież jestem cicho. Nie ty. Nie, do ciebie ja coś mówię. No cóla, uspokój się. A ktoś wam pozwolił wyjść? To proszę wejść i wyjdziecie jak was. No, i możecie wyjść. Teraz grzecznie wyjdź. A ja mogę? No. Obydwoje. Bardzo mi się podoba, kurwa, że coś tam zaczynasz kręcić kołami, a po chwili myślisz, kurwa, że wiesz, co się stanie, no. Tak. Ale ja niczym nie kręciłem. Ty się bardzo łapie tam. Ale powoli, powoli, nie? Tak powoli zaczyna łapać. Powoli, powoli. Tak, tak. Spierdoli, nie? Więc tak. Idź już na tę komendę, no proszę, was zimno, kurwa, wieje. Jak ktoś z was będzie szedł szybciej niż przewidujemy, podbiegnie, podskoczy. To was znowu rozstrzelamy. Panie Paruwa, to pojedziesz na szpital. Tak. Autobusem. Dobrze, dobrze. Tylko ta komenda jest tak odkudzona, że ja jak wejdę, to zapadnę się pod ziemię. W razie czego mój numer ulubiony to 6. A ty gdzie? Nie będę mógł ten. Dobra, tutaj jest... Dobra, zatrzymaj się. 3, 2, 1. Teraz cofasz i idziesz, kurwa. Tam, gdzie twój kolega. No, idę równo z nim. Nie wiem, ty czegoś nie rozumiesz. Dobra, no, mówicie, że idziecie za mną. To idę równo z tą panią, idziecie tak? Za mną. Nie, nie wchodź tutaj. Nie wchodź nie. Tutaj. Nie? Nie wchodź. Od nie. Przodu? A, dobra. Nie, w ogóle, w ogóle. Pomyślimy. Napad ucieczka. Póki co nie zasłużyłeś. No to odsiedziałem za to dzisiaj, tak? Odsiedziałeś jak najbardziej. Kara 5000, długość. Ale za klamesze no. Nie odsiedziałeś. Dobra, słuchaj. Fajnie, podoba mi się. Chyba powiem ci tak. Nie, no proszę pana, ale tak... Pan Sasugino, no to tutaj o, bardzo Sasugino, nie lubię... Pana Sasugino. 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 Dobrze, panie Davidzie. Sytuacja jest prosta, my bardzo nie lubimy, jak ktoś napada tutaj naszych funkcjonariuszki, funkcjonariuszy, porywa ich. No, za to ci, kurwa, dopierdolimy 100 i 100. Ale... Za wyzywanie nas, jak dobrze pamiętam, 27 razy 5 i razy 3. 26, 26 było. Potem... No, 29. To do tego jest, że masz 140 tysięcy za to porwanie, powiedzmy, że ci nie policzę jeszcze. Zgają 3, dwa na raz? Dwa... No tutaj to masz kurwa, bardzo czemu ładną karę, tego nie zgłosił? Wychodzi ci 170 i 140. Ale dlaczego? W imię zasad, skurwysynu. W imię zasad. Ale ja naprawdę żadnej pani starszy nie nauczył się szanować funkcjonariuszy. To może inaczej pogadamy. Dobra, jakby co, na tablecie mu tego poszukiwanego ściągnąłem już. W porządku. Ja naprawdę nikogo nie porwałem. A mnie to naprawdę chuj interesuje. Mnie też to... Jest pisane, jest pisane, no to wypierdalasz do więzienia za to. Ty, Ronaldinho, słuchaj. Słucham, panie Gałczo. Dobra, słuchaj. My jesteśmy ludźmi biznesu. Pozwolił ci ktoś usiąść? Strajduj coś z nami, to zobaczymy, może się pochyla nad tym wyrokiem i... Pozwolił ci ktoś usiąść, czy nie? Ale mam boli, mam proszę, dać mi no chuj mnie to obchodzi, wstawaj. No proszę pana. Możemy się wytrajdować. Pan mnie przykuje do tej rynny, nawet co mi posiedzieć. Gdyż miał czas posiedzieć. To ja te super, na przykład. Nie. Słuchaj. Nie chcesz usiąść? Naszego handlu. Tak, chcę. To możesz usiąść. Dzięki. Dobra, to nie zrozumiałeś, na czym handel polega. To nie polega na tym, że chcesz mnie, że mnie przekupisz samochodem. Ja mam, kurwa, zajebiste auta tutaj z komendy. Broń też mam. My chcemy informacji. A jakich informacji? A kogo pracujesz? Skąd mieliście tą klamkę? Powiem tak. Dlaczego porywasz policjantki? Dlaczego kurwa, sam jesteś power gay. Dla nikogo nie pracuję.
Mam inne informacje. Czyli, dobra, chłopiec szefem. Dobra, no to... Nieprawda. Jestem tak... Kierowanie się... zorganizowaną grupą przez... grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Mówił się, napady, wymuszenia, ja przypominam, konwoje. Że jeden z nich mówił, że żyje dla... Nie, nie. Po prostu... To panu powiedzieć. Wpadłem wtedy w szał i chciałem z samolotem w komendę wlecieć. Albo ja się skupię i zaraz to przypomnę. Ja coś nie słuchaj, proszę. Jak kurwa z samolotem, co? No bo... No tak... Jakby to panu powiedzieć, no byłem niezdrowy na psychice. A skąd miał pan samolot? No nie miałem. O jaki samolot chodzi? Jak nie miałeś? Mówisz, że chciałeś wlecieć. No chciałem wlecieć. I za to dostałeś terroryzm, tak? No, że chciałeś lecieć samolotem, którego nie miałeś. Ale pan da mi dokończyć. Byłem na lotnisku, byłem o potężnym arytmie. Byłem na lotnisku i porwałem pięciu tak bardzo śmieszy, co? No i zerwałem negocjacje i dostałem kulę w łeb. Ma naprawdę potężną arytmię. Ja mam potężną arytmię, naprawdę, ja nie żartuję. Strasznie mi serce boli. A na widok pani Saszy to w ogóle puls 150. Strasznie mi. A nie możesz jej na kawę zaprosić? Dlaczego? No ale nie, wie pan, ja zapraszałem, no byśmy nieraz na ramce, nawet niechcący z klifu się spierdaliłem. Ale zdajesz sobie z tego sprawę, że żeby dziewczynę zaprosić na randkę, to się jej kurwa nie porywa. No ja jej nie porwałem, się naprawdę. Porwałeś, tak. Widzę w kartotece, że ją porwałeś. Smacznego. No to niech mi pani wytłumaczy, jak mam zabrać kobietę na randkę, bo ja jest taki trochę w tych sprawach, no, nie za bardzo. Dobra, my tu kurwa nie jesteśmy tym, nie prowadzimy tutaj lekcji na temat wychowania w rodzinie, kurwa mać, tylko jesteś zatrzymany za niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, stawianie oporu, za porwanie funkcjonariusza policji, więc ale kurwa... Ale Gałczy, ja nie porwałem żadnego... A. W tym momencie kurwa zaczynasz mówić to, co mnie interesuje, albo lecisz kurwa na 180 i 170. Impresji w 2 miesiące, dziękuję bardzo. Przemyśl to sobie, daję ci 15 sekund, jak powiesz coś głupiego, kurwa, dzwonię do służby więziennej i wypierdalasz. Dziękuję bardzo, Impresji. Kurwa, mać. Przez tą dupę, która kurwa dziecko straciła. Ja naprawdę nie wiem. Kim jest kurwa Lucek i dlaczego się ucieszy? No nie wiem, naprawdę, balasi chcieli, żebym za pieniądze im pomógł. A wiadomo, że wszystko chodzi o interesy. Taki... A nam mówili coś innego na miejscu. No ale naprawdę, no. I my im wierzymy bardziej niż to, więc musisz nas przekonać. Jaką was przekonać? No to teraz troszkę brzmi jak historia, którą sobie specjalnie kurwa wymyśliłeś, żeby teraz nam sprzedać. Nie, naprawdę. Oj, nie zależy mu, no. O, powoli tracę cierpliwość, a jakie ja naprawdę, cierpliwość, to jest źle, no. Panie Gałczo, ja naprawdę nie kłamię teraz. Dobra, słuchaj mnie, Sasudzino. Sasudzino, no. Zadam ci jeszcze raz dwa pytania. Jak mi na nie odpowiesz, i pojedziesz. A to poczekaj, zanim zadasz te dwa pytania, ty może mam pomysł. A może kurwa puścimy go wolno i wszystko, co jest mu przyklepane, przyklepiemy tej całej hejt jakiś Delgado, kurwa. Albo zrobimy inaczej, ty. Jeśli tamten to jest jego klapek, go puścimy wolno, a tamtego kurwa wpierdolimy za jakieś zarzuty, które nie są prawdziwe. I będzie tak, jak ma być. I co, myślicie, że jak nas kurwa zaatakujecie albo zbierzecie pół miasta, to coś kurwa zmieni? To nic no nie to zmieni. Było głupie, no. Ja biegłem w uliczce naprzeciwko szpitala z tym taserem i dostałem któregoś z was dziób. Dlaczego ci nie było na szpitalu? Dlaczego zbiegłeś? Byłem na szpitalu. Nie odpowiedziałeś za swoje przestępstwo. Ale dobrze, fajnie, że się przyznałeś do tego, że rzeczywiście brałeś. No przyznałem się, udział. No. Pierdol mi. Terroryzm, pierdol mi. To jest terroryzm i próba morderstwa 15 funkcjonariuszy? Nie. Ja tam nikogo nie chciałem zabić. Ja miałem tylko taser na to, co mogłem zrobić. No i może kogoś sparalizatorować. A co jeśli Denzel ma rozrusznik i byś go zabił? Słucham. Tym paralizatorem? Słucham. Co jeśli Denzel ma rozrusznik i byś go zabił tym paralizatorem? No właśnie. Jest próba morderstwa.
Nie no, naprawdę, ale ja nie wystrzeliłem do nikogo. Nie wiem, tylko tej zerwajku. Bo jesteś jebanym lamusem, kurwa, któremu nic nie wychodzi, no. No, no i mi nie wyszło, no. Ale dlatego nie chciałem nikogo zabić. No właśnie chciałeś, nie chciałem. Że ci nie wyszło. A pamiętacie, pamiętacie w Afganistanie, jak miałem, kurwa, te drgawki? Ja akurat miałem broń palną przy sobie i w osobę, na którą się patrzyłem, przypadkowo ją, kurwa, zastrzeliłem? Pamiętam. No, to ja było też byłem w Afganistanie. A te jebane tiki nerwowe. Te. Ja się odsunę. Kurwa, aż mnie łapie. O. Ja coś. Ja mam potężną rytmię. Do tego puszczamy wolno, a tamtemu dopierdalamy jego wyrok? Zostawcie na coś, on naprawdę nic nie zrobił. Ty pójdziesz wolno, podziękujemy ci za współpracę, zbijemy piątkę, a tamten dostanie wyrok. Ale ja coś nic nie zrobił. No właśnie. No, ale będzie myślał, że się rozjebałeś. Na tym to polega. Dobra, to ja idę mu powiedzieć tutaj. Tak. Masz jeszcze 5 metrów, bo jak już odejdę, to się nawet nie będzie słuchał, jak będę ten. A że się niby rozjebałem, tak? Chodź tutaj. Daj nam raz, proszę cię, dwa. Mam informaty. O, czekaj. Nagle coś ma, słuchaj. Podskocz sobie. Ja mam podskoczyć? Nie. No mu. No, chodzi o tych balasów, tak? Mhm. Też ich szukam. Ten taki rudy. On to mówi, że ma czerwone włosy, ale jest rudy. A, no nie. Paruwa. Dobra, trzymaj się. Ale naprawdę, ja mówię prawdę teraz. Rudy nie żyje. A czemu kłamiesz? Bo ja mam rysopis szefa balasów. Ja wiem więcej, kurwa, niż tobie się wydaje. To jest Jimmy Weed. No i czemu kłamiesz? To jest Jimmy Weed, naprawdę. To by się tobą nie zainteresowała. Przynajmniej żadna porządna. Oj, dobra, panie Simone. Słucham serdecznie. No, sprawa wygląda następująco. Paruwa, pomimo tych jakichś wykroczeń, no dał nam to, co chcieliśmy. Tak. Więc on pójdzie wolno. Mhm. Ale jednak tutaj, no, dał nam informacje, które nam były potrzebne. Słucham serdecznie. Więc tak, w dniu dzisiejszym zostanie pan tutaj przetransportowany do naszego kurortu. Tak. Gran seniora Teaser. Tak. Będziesz miał celę dwuosobową i zostaniesz tutaj skazany za terroryzm. Za zorganizowanie ataku na gang unit oraz zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za ten napad na Saszę, który zleciłeś, oraz tam parę pomniejszych jakichś napadów. Łączny wyrok to jest 196 tysięcy i 13 miesięcy. Ta paruwa po ciebie przyjedzie, wiesz? Okej, okay, niech przyjeżdża. Nie przyznaję się do żadnych z popełnionych rzeczy, nic wam nie powiem, bo w sumie i tak mi w nic nie uwierzycie, stawiacie swoją wersję. Proszę mnie wysyłać. Nie, no możesz powiedzieć. Spróbuj. Nie mam nic do powiedzenia, nic złego nie zrobiłem, nie mam nic za sobą. Oprócz dzisiejszego wyroku jestem czysty. Nic mi nie przedstawicie. My cię nie musimy przedstawiać, my cię po prostu wpierdolimy do więzienia. Tak? To jeżeli zleciłem porwanie pani Saszy Black, proszę się z nią skontaktować i spytać się, dlaczego dzisiaj z nią normalnie rozmawiałem i dlaczego jej zgłaszałem, że ktoś ukradł mój samochód. A na ciebie mam jeszcze większą. Jeszcze się pytałem. I właśnie ją organizuję. Informacja. Ten Lucek, nie wiem jak on, nie wiem jak on ma na nazwisko, ale no, jest tą panią Sonią. Jest panią Sonią. O, widzisz, i od razu, kurwa, zaczął ale mówić. Ale zobacz. Czyli Lucek jest... Czyli nam się tutaj potwierdza kolejne, my to wiedzieliśmy jak najbardziej. Ale widzisz, mówisz nam rzeczy, które wiemy, my ci nie wszystkim będziemy mówić, co na ile wiemy. Dzisiaj na pewno będziesz wolno, jak cię poprosimy kiedyś o jakąś informację, jakąś poszlakę, jakieś cokolwiek, to masz się, kurwa, zachowywać. Jak jeszcze raz cię usłyszę, że odzywasz się wulgarnie, znieważająco w kierunku funkcjonariuszy, kurwa, policji, dostaniesz, kurwa, ten wyrok, który ja sobie tutaj właśnie zapamiętałem. Tak jak ci mówiłem, kurwa, 28 razy 3 i 28 razy 5. 5 to jest kara finansowa, 3 to 8 miesiąca za każde swoje wykroczenie, które dzisiaj popełniłeś. No ja tam jeszcze będzie tam stawianie się policji, kurwa. Ja już ci dam dopierdolę taki, że nie wyjdziesz do świąt, kurwa, 2037. Więc to by było na tyle. No. I ta rozmowa zostaje tylko pomiędzy nami. Ty też zapominasz, że dzisiaj rozmawialiśmy, tak?
Tak, jak dobra. Rozmowa pójdzie gdzieś dalej, to niestety, kurwa, cała teczka przypłynie pocztą, kurwa, do twoich przyjaciół. Dobra, ja mogę powiedzieć jedną rzecz jeszcze, ale puszczacie też ludzka wolna, dobra? No dawaj, opowiadaj. Ten Rudy, który ponoć, jak mówicie, że umarł, on trzepał tą kokainą. Ten Rudy, ta? Tak, ten z Balasów, nie wiem jak ta, się... To szkoda, że kurwa kłamiesz i my dokładnie wiemy, kto nie, tym trzęsie. Teraz ta, serio mówię. Jesteś idiotą. Tak, dobrze. Pierdoliłeś się na mnie. Ale nie podszedł, ała. Dobra, to już było niepotrzebne. No, dobra, mówimy, kurwa, mówimy mu, kto się rozjebał. Albo nie. Damy mu tą informację, dopiero jak się potwierdzi, że ta cała Sonia jest jakimś kurwa ludzkiem. Co? Weź mi od niego numer, dawaj numer. Pytanie do ciebie. O tym Dom Puta Madre mi coś powiesz? Poczekajcie. Ja naprawdę nic nie wiem. Ja wam coś powiem. Jeżeli to mam mu pomóc, to ja wam coś powiem. Mhm. Ale obiecujcie, że to, co powiem, pomoże mu w jego wyroku. Ja go nie zostawię tak. Oczywiście. Wiem, kto zorganizował dzisiaj odbicie konwoju na was. To? Pablo Galante i jego grupa Galaxy. Dziękuję, do widzenia. Pablo Galante, grupa Galaxy zorganizowała odbicie konwoju dzisiaj. W porządku, dzięki za informację. To jest akurat prawda. A moglibyście mnie ten... odkuć i zakuć? Dobra, Paruwa, bo ty kurwa nie jesteś też zbyt mądry. Ty chcesz stąd dzisiaj wyjść wolny? Chcę. No to wiesz, że jak wyjdziesz teraz stąd wolny bez wyroku, to kurwa wszyscy będą wiedzieć, że się rozjebałeś? Tak, dajcie mu. A czemu? Kurwa. No, czemu? No przecież to jest chyba logiczne, nie? Jak ktoś wykończy... Kurwa, strzał się znalazł na szpitalu po nogach. Myślę, że się nikt o tym nie dowie. Całe miasto jutro będzie kurwa o tym pierdolić. Dobra, to że dla mniejszego wyroku Pablo Galante to jest szef Galaxy. No proszę. No widzisz. Dobra. Wpierdalać mnie na 10 dni. Mów dalej. A to jest jakiś, co to jest Galaxy? To jest klub. Mhm. Czym się zajmują? Chłop, no kurwa, i czemu no, chcieli chłop... nas, czemu ostrzelali nas w momencie, kiedy jakiś Chińczyk kurwa był transportowany? Nie wiem, chłopy... Kim jest ten Japoniec? Nie wiem, Japońców żadnych nie znam. A co tam Balasi Zieloni robili? Powiem tak, Galaxy... kurwa, no nie wiem, kurwa ci Balasi liżą im dupę. I to tak w chuj. Współpracują razem, nie wiem, no. Strzelają kurwa do ludzi bezbronnych. Dzisiaj my postrzelili kurwa na tym, na autostradzie. No kurwa, chłopy są jebnięte, porywają co czas ludzi i też no opierdalają makowca. Ponoć, no współpracują. To telefonczyk on musi dostać to nie więzienie. Nie, współpraca, na zasadzie my powiemy wam informację, a wy nas smukniecie w dupę. Tylko to są już kurwa, no to te grube przekręty. Bo go zabiją. Jakie przekręty? Opowiedz o nich. No, powiedzmy, tu przyjedzie jakiś kurwa funkcjonariusz, pomoże im. No, coś takiego, no. Dobra, dostaniesz dzisiaj jakiś malutki wyrok, bez kary finansowej. Poczekaj, a ty lubisz te Galaxy, czy nie? Nie, no, ja ich tak za bardzo nie znam, nie mam nic do niego, ale za to, że dzisiaj do mnie strzelali, to chuj w dupę. No to kurwa, chcieli cię zabić, opowiadaj o nich. A ja ci ogarnę tak, że jeszcze kurwa cię z podwiezienia odwiozę do domu. Dobra, zadzwonię do Adrianka, kurwa, i masz górne kojo, nie? Nie, ja tak, nie chcę górne kojo. Adrian, będziesz grypsował. No ja grypsuję, ale nie będę na górny kojo spadł. No i wszystko. Dobra, opowiadaj o tym Galaxy. Kto, co, jak, dolne, jakieś chcesz? Imiona tam, kurwa, tej grupy. Dolny? No to jakieś imię sobie przypomnij. To pamiętaj, o tej rozmowie się nikt nie dowie. No to zostaj między nami. My tamtego grubasa kurwę rozjebiemy. Ale skąd wiesz, że się kurwa Luka dowie o tym? No co ty, kurwa też. To takie klapki. Takiego paruwę. Kurwa, każdy mówi do mnie paruwa, ja nikogo nie znam. Dobra, czym się zajmują? Konkrety, kurwa, nie wiem. Broń, kokaina. No chyba rzucanie granatami. Narkotykami, no. Macie się go nawet, kurwa, wiesz, tak trochę obawiać, żeby tam szacunek miał, kurwa, na tym więzieniu. Tak. Zobacz, jak ci już tak siak tam załatwia, słyszysz? Tak. Ale zanim go wyślemy, zanim go na koniec... No, kurwa, nie widzisz go? Nie wyruchałbyś go? Nie, no tak nie gustuję w panach. Dobra, Paruła, zrobimy tak. Dostaniesz dzisiaj wysoki wyrok. Czemu jesteś wysoki? Posłuchaj mnie.
Dostajesz wysoki wyrok. Dostajesz, kurwa, bardzo duży wyrok. Hajsu mu nie dawaj. Ale załatwiłem ten. Załatwiłem kurwa, z Adriankiem, że cię puszczą wcześniej. Tak. Dostaniesz jakieś, kurwa, 80, kurwa, to miesięcy. To jest dla twojego, kurwa, bezpieczeństwa, rozumiesz? No, przecież no, jak się ktoś dowie, że poszedłeś na 10 na 10, to ty już, kurwa, jesteś dla nas martwy. No dobra. Znaczy, no właśnie, ale cię, nie my cię kurwa, zabijemy. Nam nigdy nie pomożesz. No właśnie. Wyobraź sobie, że teraz pójdziesz, kurwa. Strzelali do ciebie na szpitalu, kurwa, piskowałeś to tamto. Raz, że my nie możemy sobie spierdolić reputacji, że, kurwa, osoba, która nam pajacuje, jest puszczana wolno, a dwa, no, że, kurwa, zacznę się pytać, a dlaczego nie poszedłeś siedzieć, a co się wydarzyło? Jeszcze ten carbonara cały cię widział. Masz do niego zadzwonić, kurwa, i powiedzieć mu, że dostałeś wysoki wyrok i tak dalej, i tak dalej. Dobra. A ja ci jakąś przepustkę, kurwa, po 5 miesiącach załatwię. Dobra. Znaczy inaczej, masz do nas telefon? No Seksiak do mnie dzwonił. No to, kurwa, dzwonicie się. Ja do ciebie nie dzwoniłem. Dzwoniłem, ktoś pod... No miał taki sam głos, jak ty mówisz, że jest gang unit, gdzie mam przejebane. Ja nie dzwoniłem do ciebie. To ktoś do mnie dzwonił z gang unit. I mówi, że mam przepierdolony jak w ruskim czołgu. I że mnie zajmie, że dawaj swój numer. Stopczyka już nie ma. Kto to jest? No nie wiem, no ale dzwonił do mnie. Ten do ciebie chyba, co do ciebie dzwonił. 5-1-2-1-3. No. 4-5. No. 6-1. No. 4. Mhm. 0. No. 9. Masz tutaj wizytóweczkę. No może lepiej nie, ja nie będę zapisywał. Zatrzymaj wizytówkę na czarną godzinę. Dobra. Dobra, tam mu kurwa nawpisuje jakieś kurwa rzeczy, których nie zrobił, żeby się tylko wyrok zgadzał. Tak. To wpisz mi porwanie. Sasha, gay.